Cześć, dzisiaj zbuduję farmę marchewek i ziemniaków. Tutaj mam już przygotowane miejsce do budowy. W skrzyni zgromadziłem potrzebne przedmioty. Na początek potrzebuję światłogrzyb, szkło, kompostownik, wodę i motykę. Woda do nawodnienia pola. Nad wodą stawiam kompostownik. Pole na 4 kratki od kompostownika. Dookoła obudowa ze szkła na 2 kratki wysokości. Światłogrzyb jako źródło światła. Kolejna warstwa szkła. Kończę motykowanie pola. Te pochodnie nie są tutaj potrzebne. Pole wstępnie przygotowane. Analogicznie robię drugie stanowisko. But you know.
Drugie pole przygotowane. Teraz czas na skrzynię i leje. Lej stawiam na skrzyni z shiftem. Użyję torów i wagoników z lejem do odbioru warzyw. Drewniane klapy jako zapora przed ucieczką wiśniaka. Teraz zasadzę ziemniaki na polu. To samo z drugiej strony z marchewkami. Jednak klapy muszę postawić trochę inaczej. Teraz mogę je zamknąć, aby wieśniak nie mógł uciec.
To samo z drugiej strony. Daje brakujące szkło. Czas zatrudnić wieśniaków do pracy. Przyspieszę film i szybko ich sprowadzę. Pierwszy już na miejscu. Zapraszam na pole do pracy. I już pracuję jak miło. Proszę iść na miejsce. Farma gotowa, teraz trzeba poczekać na zbiory. Rolnicy dobrze pracują, zbierają ziemniaki i marchewki. W międzyczasie dostawiłem dwa łóżka, aby mogli odpoczywać. Sprawdzę, czy coś już jest w skrzyni. Skrzynia się zapełnia.
Powiększę teraz skrzynię. Jestem w moim magazynie. Tu w przyszłości będą moje rolne zbiory. Gdzieś tutaj będzie skrzynia z marchewkami i ziemniakami. Zaraz do niej się dokopię. Teraz możesz zasubskrybować mój kanał, zapraszam. Skrzynia powiększona. Wracam na górę sprawdzić, jak idą zbiory. Pięknie, skrzynia już pełna. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.